Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusy52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj jeszcze nie będziemy szli na Stare Miasto. Tak, wiem, mamy już tam dostęp, ale najpierw... O matko, przepraszam, stukam sobie przez przypadek filiżankę myszką. Trochę jednak za blisko kubek z kawą. Dobra. Dzisiaj chciałabym jeszcze zająć się zadaniami pobocznymi, jako takimi. Co prawda na Starym Mieście też są oczywiście zadania poboczne, ale chodzi mi o zadania takie bardziej innego pokroju. To znaczy, moglibyśmy zadanie z Bruno zrobić, którego poznaliśmy chyba w ostatnim odcinku. Tak, nowy na Archolos. Mamy też zadanie Zakopane Skarby. Też bym chciała się nim zająć, ale ogólnie to też mamy dwa zadania u piratów. Wiadomo, na wyspie Łotrów, wyspie Wysepce, no na tej przystani. A ja poszłam nie tam, gdzie chcę. Matko Boska, zero... Jezu, zamotałam się. Dobra, bo widzę, że gadam dzisiaj jak potuczona. Teleportacja, dziękuję. Wybierz lokalizację. Wiecie co? Weźmy na wybrzeże Topielców. Najpierw chciałabym chyba zająć się naszym gościem. Dobra, tutaj już bandyci nie będą sprawiać problemów. To znaczy zadaniem Zakopane Skarby. Ja się zastanawiałam wtedy, gdzie ten chłop się podziewa, gdzie on jest. Okazuje się, że on tutaj gdzieś przy tej rzece, przy jakimś drzewie stoi. Czy tu się zrespiły? Tak, zrespiły się moby. Takie jak Topielce na przykład. Bo tego Topielca to chętnie uciukam. No. W ogóle musimy zrobić jedną rzecz. Szkoda, że nie zrobiłam tego teraz. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu kupiłam sobie schemat na broń jednoręczną, która się nazywa... Zapomniałam już jak. Natomiast trzeba przyznać, że jest ona na pewno lepsza od tej, co mam mimo wszystko. Co prawda tracimy do kryta chyba 5 czy 10, ile ta daje nam. 10 do kryta, no ale i tak całkiem nieźle sobie radzimy, więc takie obrażenia krytyczne to ja nie wiem, czy jakoś bardzo są nam potrzebne. Także wypadałoby wykuć sobie nową kosę. Ogólnie, jeżeli chodzi o kowalstwo, to musimy ruszyć wątek z Wilczym Leżem, bo tam prawdopodobnie nauczymy się maksymalnie kowalstwa. Dobra, gdzie ten chłop jest? Czy mi się pokićkało? No raczej nie. Tutaj jest jedno drzewo. To było gdzieś tak przy ujściu rzeki. Właśnie. Przewoźnik, a może to było bardziej w tamtą stronę? Dobra, oczywiście zapomniałam, gdzie to jest. IQ moje piękne jest, totalnie. A tutaj gdzieś... gdzieś przy jakimś drzewie chłop powinien być. Ja chyba jestem totalnie ślepa. Wiecie co? Sprawdzę sobie na szybko, gdzie on jest. Okej, myślę, że już chyba wiem, gdzie on jest, natomiast zaraz się jeszcze upewnimy. Tylko muszę sobie włączyć dalej nasz kochany minutnik, żeby odcinek nie trwał miliona lat. Dobra, to nie jest tutaj. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze. Chociaż w sumie, wiecie co, mogłabym iść w sumie z tą kuszą z jednej strony, bo będzie nam łatwiej go dostrzec, ale z drugiej strony nie mogę chycać z tą kuszą i to jest minus. Okej, no szliśmy tędy na pewno z Jornem. I chłop powinien być gdzieś tutaj. Z tego, co mi się wydaje. Dziwię się, że wcześniej go tutaj nie spotkałam. No wiadomo, szliśmy sobie tędy... Jesteś, chłopie! Czyli kręciłam się już obok ciebie, ale jakoś nie mogłam cię znaleźć. Ej, ty!
Bałem się, że już mnie nie znajdziesz w tej dziczy. Miałem już okazję tu być. Niestety w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Powiadasz? To musi być bardzo przykra historia. Opowiesz mi ją przy beczce piwa, gdy już wykopiemy te kosztowności. Skarb powinien być zakopany pod tym drzewem. Nie jestem tylko pewny, z której strony. Machaj tym kilofem i uczyń nas bogatymi. No dobra, czyli pod tym drzewem mówisz? Na pewno pod tym? Chyba, że pod tym. Prędzej tutaj. Dokładnie. Szukamy w takim razie. Jak to się stało, że ja tutaj typa ominęłam, to nie rozumiem. Nic tu nie ma. Dobra. Kopiemy dalej. Zastanawiam się, gdzie się udać po tym zadaniu. Znaczy myślę, że zakończymy je całe. Nic tu nie ma. I później najwyżej gdzieś się pójdzie, jeszcze coś zrobi. Także no zobaczymy. Nie wiem, gdzie jest trzecie miejsce, gdzie chłop chce iść. Ale chyba nie będzie zadowolony. Znowu nic? Same korzenie. To przecież niemożliwe! Mapa musi być poprawna. Jestem pewny, że źle kopiesz. Chyba zastanowię się nad zatrudnieniem kogoś bardziej kompetentnego. Daję ci ostatnią szansę. Spotkajmy się za kilka dni w pobliżu obozu Drwali pod Wilczym Leżem. Muszę się czegoś napić i odpocząć od tych całych poszukiwań. Nie zawiedź mnie tym razem. Dobra, no to oczywiście się tam spotkamy. My wracamy teraz do jaskini, z której uda nam się przeteleportować. Czy ta jaskinia jest tu? Nie, to byłoby zbyt proste. Chociaż... Nie. Dobra, bo oczywiście ja się tutaj czasami gubię w tym miejscu. No, wróciłam sobie. Dobra, czyli jaskinia zaraz będzie tutaj po lewej stronie. Typniemy się od razu do, wydaje mi się, że przystanie łotrów. Ogólnie na bagnach jest ukryta jedna odnoga, do której nie da się dostać w sposób taki typowy. Natomiast no na razie ja tego nie będę robić, nie będziemy tam szli. Powiem wam tylko, że znajduje się tam świątynia, do której potrzeba specjalnego oręża, żeby ją otworzyć. Dostaniemy ten oręż, kiedy pomożemy... Komu? Jezu, kiedy będziemy oddawać stare monety gościowi w Cieniach Przeszłości, czyli w muzeum. Więc na razie to odpada. Idziemy do Oskara, bo on ma dla nas zadanie. Ostatnio sporo biegasz po bagnie. Widziałeś może któregoś z tych zielonych krwiopijców? Dranie żądlą niesamowicie mocno. Jeśli masz pecha, to nawet jedno draśnięcie może zwalić cię z nóg. Coś mi o tym wiadomo. Ta trucizna musi być naprawdę niebezpieczna. Na własne oczy widziałem, jak węże błotne starają się unikać tych latających paskudstw. Tak sobie pomyślałem, co gdyby samemu jej użyć? Wiesz, nie każdy tutaj gra czysto. A i na samym bagnie pełno niebezpiecznych bestii. Człowiek musi mieć jakąś przewagę. Gdyby udało ci się zdobyć takie żądło, to chętnie je od ciebie odkupię. Bagiennego krwiopijcę najłatwiej rozpoznasz po zielonych wzorach na całym ciele. I pluje przez to, że pluje jadem. Udało mi się zdobyć to, o co prosiłeś. Wspaniale! Teraz muszę tylko znaleźć jakiś sposób, by odpowiednio dozować truciznę na ostrze. Chyba porozmawiam o tym z Hiero. Trzymaj! To w ramach nagrody. Dziękuję bardzo. Chyba nie zebrałam sobie niestety ogłoszeń z... Ej, tu powinna wisieć kartka. A w ogóle sobie zmieniłam ekwipunek na ten z Gothica 1. Nie wiem, czy ja wam to mówiłam, czy nie. Żeby było nam prościej tutaj znaleźć wszystko. Myślę, czy ja mam... W ogóle ciachacza nie przeczytałam. Rozumiem. Wiadomość od gońca, wytyczne... Coś chciałam sprawdzić. Właśnie, tu jest notatka, za którą dostaniemy expa. Możecie sobie przeczytać. Ja teraz już nie będę na to marnować czasu.
Tak, i tutaj mamy zadanie. Trzeba będzie też jeszcze zebrać listy gończe, bo widzę, że nie mam. Ale tak, dzięki tej notatce, którą właśnie wam otworzyłam przed chwilą, mamy zadanie do zrobienia. Dodatkowe w kopalni złota, królewskiej kopalni. Dlatego dobrze będzie to ogarnąć. I tutaj na razie chyba to by było tyle. Dobra. I co? I mamy zadanie ze żądełkiem zrobione. Tutaj jest jeszcze jeden typek, który pojawił się teraz dopiero w czwartym rozdziale. I możemy mu pomóc. Jest to Berter. Co ty robisz z tą armatą? Pcham ją. Nie widać? To wiem, ale po co i dokąd ją pchasz? Nie widzisz, że ledwo oddycham? Pomóż mi ją dopchać, to wszystko ci opowiem. Odsuń się, pokażę ci, jak to się robi. Okej, popchnij armatę. Hej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dzięki za pomoc. Swoją drogą, jestem Berter. Widziałem cię podczas turnieju. Niezłe przedstawienie. Dzięki. Powiedz mi, dlaczego przepchaliśmy armatę aż tutaj? Długa historia. Mieszkam w chacie z moim kumplem Saulem. Jakiś czas temu wymyślił sobie, że będzie mi robił różne głupie żarty. No tak. Początkowo było to nawet zabawne. To podciął mi nogę od krzesła, to podrzucił martwego szczura do łóżka. Od jakiegoś czasu zaczął poważnie przesadzać. Gdy byłem na polowaniu, musiał mi dorzucić do kotła jakiegoś paskudztwa, bo po obiedzie tak zaczęło mi się w brzuchu gotować, że aż do Adanosa o siłę się modliłem. Mówiłem mu, że nie mam ochoty na te dziecinne gierki, ale skoro tak bardzo lubi tę swoją grę, to ja mu pokażę, jak się dobrze bawić. Co, ty chcesz mu wysadzić dom, w którym też mieszkasz? Co zamierzasz zrobić? Od czasu turnieju Saul chodzi cały czas skacowany i narzeka, że pęka mu łeb. Obudzimy go małym hałasem. Gdy usłyszy huk wystrzału i nad głową przeleci mu kulka armatnia, to na dobre odechce mu się tych głupot. Armatę już mamy. Wróciłbyś jeszcze na molo po kilka kul armatnich? A, i weź ze sobą jeszcze jakąś pochodnię. Zaraz wracam. Okej, czyli jakaś zemsta. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? Na co się może stać? Wycelowałem kawałek nad nim. Co najwyżej chata lekko się roztrzaska, kilka desek i będzie jak nowa. Dla świętego spokoju jestem gotowy na takie poświęcenie. No skoro tak... Może powinieneś z nim porozmawiać? Gadasz jak baba. Mam się mu rozpłakać na ramieniu i prosić, żeby przestał? Cała przystań by się ze mnie nabijała. Dobra, no to idziemy po kulę armatnie. Jezus, tylko nie w tę stronę. Dobra, no skoro gościu tak chce robić, no to okej. Nie chcę nic mówić, ale wtedy do jedzenia to myśmy mu dorzucili kamienie. Ale no, on nie musi o tym wiedzieć, prawda? W końcu... No cóż... To był pomysł Sola. Dobra, bo tutaj są bełt leży tutaj, ale my potrzebujemy kul armatnich. Widzę, że jest ich tutaj całkiem sporo. Tutaj jeszcze jedna leżała, z tego co widziałam. Mam napisane, ile tych kulek ma być? Po kilka kul i pochodnie. Pochodnie to mam na pewno. No, wygląda na to, że już żadna kula tutaj nie leży. Także możemy to załatwić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I to będą wszystkie zadania już tutaj w przystani na czwarty rozdział ogólnie. Także dobrze. Potem myślę, że wrócimy do Silbach, bo tam też dwa questy na nas czekają. Berter? Ej, ty. Mam kulę i pochodnie. Świetnie. W takim razie możemy przystąpić do działania. Bierz pochodnie i czyń honory. Zaraz, a kula? Wiesz, okazało się, że jedna była już w lufie. Ale jeśli coś nie wypali, to zawsze mamy zapasowe. No dobra.
Gdzie ta armata stoi? Tutaj jest. O mój Boże. Berter? Czy ja mam sprawdzić, co się stało? O Boże. Ja pierdykam, co się... Czy wy to widzicie? Miał przy sobie pas żeglarza. Ale fajne. Berter, to tak chyba nie miało być. A niech to Beliar! Mówiłeś, że wycelowałeś ponad nim. Tak mi się wydawało! Skąd miałem wiedzieć, jak poleci kula? Nigdy z czegoś takiego nie strzelałem! Nie strzelałeś nigdy z armaty i postanowiłeś pierwszy raz tego spróbować, celując do innego człowieka? Skąd miałem wiedzieć, że to takie trudne? Zrobimy tak. Jeśli ktoś się będzie pytał, to powiesz, że to Saul sam sobie to zrobił. Chcesz wmówić wszystkim w przystani, że Saul sam zastrzelił siebie z armaty? Ludzie wiedzą, że był krętaczem i miał te swoje dziwne pomysły z żartami. Będziemy po prostu udawać, że to jeden z nich. Oddam ci wszystko, co udało mi się zdobyć na ostatnim polowaniu. Dobrze, już dobrze, nie wydam cię. I tak nie przepadałem za Saulem. Stokrotne dzięki, przyjacielu. Właśnie tutaj przyleciał. Cholera, co tu trzeba się uciekać. Dzieje? Co to za hałas? Saul próbował wykręcić kolejny z tych swoich głupich żartów. Tym razem miał równie mało szczęścia, co rozumu. Nie wiem, jak to zrobił, ale trafił w samego siebie z armaty. Że co? Czy to jest w ogóle możliwe? No dobra. Facet grał mi na nerwach od dłuższego czasu. Przynajmniej teraz będzie spokój. Jak kulą w płot. No i zadanie się oczywiście wykonało. Dobra, jak już zaczęłam robić te zakopane skarby, no to dokończmy to. Nie wiem, czy powinnam spać ze zwłokami w jednej chacie, ale potrzebuję łóżka, więc... O, zniknęło to na szczęście. No, to nie było zbyt przyjemne. Dobra, mamy w takim razie krąg teleportacyjny. Tylko, że gorzej, że my tam chyba się nie przeniesiemy za bardzo w tamte okolice. I przydałoby się wziąć gońca z Araxos. Dlatego, jeżeli chcemy wziąć gońca, to trzeba będzie... wziąć sobie teleport do... Może do opuszczonej jaskini przy winnicy? Chociaż nie, do Silbach. Mówiłam też o tym, że tutaj są dwa zadania, także zróbmy przynajmniej jedno, które wiem, że jest, bo przez przypadek odkryłam je, chodząc sobie tutaj po Silbach. Chciałam poza odcinkiem zrobić parę rzeczy, czyli posprzedawać sobie itemy i tak dalej, ale no trafiłam na zbyt wiele zadań i zrezygnowałam z tego. Tylko widzę, że tutaj się będzie awantura działa w nocy. Dobra, to w takim razie chodźmy do karczmy. Ponieważ, jak pamiętacie, ostatnio paręnaście odcinków temu chyba, no raczej tak, raczej paręnaście, udało nam się sprawić, że Marta i Lutz do siebie wrócili. I teraz mieliśmy ich odwiedzić za jakiś czas, więc dobrze byłoby to zrobić. No i oni dadzą nam, z tego co wiem, nowego questa. Dlatego zagadajmy do Marty. Hej! Miłość kwitnie, prawda? A tak, kwitnie, kwitnie. Widziałeś Lutza? Mam dla niego parę rzeczy do roboty. Nie widziałem go. Znowu się gdzieś szlaja, nigdy nie ma z niego pożytku. Powinnam go odprawić z kwitkiem, gdy tylko przekroczył próg tej karczmy. A ciebie powinnam zabić tu, gdzie stoisz. Co znowu zrobiłem? Ty i te twoje swaty. Ostatnio, jak rozmawialiśmy, byłaś przeszczęśliwa. Dalej jestem, tylko Lutz mi działa na nerwy. Ale? Czego znowu nie rozumiesz? Idź już, póki jeszcze panuje nad sobą. Królowa Cierni, nowe zadanie. Brzmi ciekawie. Marta jest wściekła, bardziej niż zwykle. Nie takiego finału oczekiwałem po ostatnich swatach. Może chociaż Lutz jest w tej sytuacji zadowolony? Lutz podobno siedzi przed karczmą, tak? Ja go nie widziałam, jak tutaj szłam. A
tu jesteś faktycznie. Co ty się przed nią chowasz? Jak tam, gołąbeczki? Wszystko w porządku? W porządku, w porządku. Nie wyglądasz na szczęśliwego. Coś się stało? Nie wiem, czy powinienem z tobą rozmawiać na takie tematy. Nie wygadasz się, Marcie? No... Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy? W sumie racja. Udowodniłeś, że jesteś godny zaufania. Powiedzmy, że nie tak sobie wyobrażałem powrót do Marty. A jak? Widziały gały, co brały. Niby tak, ale nie wiedziałem, że wraz z upływem lat zaczęła tak zrzędzić na wszystko. Lutz, chodź tu, Lutz, zrób tamto, Lutz, nie tak to się robi. Ech, czasem mam ochotę uciec do miasta, a potem na kontynent. Znowu? I to jest właśnie powód, dlaczego siedzę tu na tyłku. Wciąż mam wyrzuty sumienia po ostatnim numerze, jaki jej odstawiłem. Coś wymyślę, żeby nam się udało. O ile wcześniej się nie powieszę. Okej, to już nie brzmi dobrze. Mogę coś dla ciebie zrobić? Nie tym razem. Mam co chciałem i muszę sam to rozegrać. Trzymaj się, Marvin. I pamiętaj, nie bierz sobie baby. No to nie jest miło. Mieliśmy niby Marcie nic nie wypaplać, ale no chyba wypadałoby. Hej! Ej, co? Nie mogę? Co mam zrobić? Bastian. No w sumie Bastian wiele widzi teraz, pewnie. Marta jak zwykle w humorze. A daj człowieku spokój. Dzień w dzień się awanturują. Cała wioska ma już tego dosyć. Jak tak dalej pójdzie, to ludzie zaczną się wyprowadzać. Jest aż tak źle? Jedno chce wydłubać oczy drugiemu, a o rozstaniu żadne nie chce słyszeć. Najgorsze jest to, że cała ta sytuacja źle wpłynęła na Wiktora. A co miał z tym Wiktor? A co Wiktor ma z tym wspólnego? Właśnie nie wiem. Zrobił się opryskliwy. Pije więcej jak zwykle. A jak go spytasz, o co chodzi, to zastanawiasz się, czy cię zaraz nie pobije. To niepodobne do niego. Fakt, to do niego niepodobne. Pogadam z nim. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Niby czemu? Człowieku! Nawet starszy się zmartwił jego zachowaniem. Przyszedł tu z nim pogadać. A ten mu mówił, że to nie jego sprawa i ma spadać skąd przyszedł. Rozumiesz? Tak powiedzieć do Albina? To o tym bardziej muszę z nim pogadać. Dzięki za informację. Tylko nie wiemy, gdzie on jest. Czyżby Wiktor się potajemnie podkochiwał w Marcie? I to dlatego? Wygląda na to, że cały Silbach ma dość związku Marty i Lutza. Bastian wspomniał, że coś dziwnego dzieje się też z Wiktorem. Porozmawiam z nim. No dobrze, tylko Wiktor, a tu jesteś. Słyszałem, że coś cię trapi. Nie twój interes, Marvin. Wydaje mi się, że masz inne rzeczy do roboty niż wtrącać nos w nieswoje sprawy. Rozmawiałem z Bastianem. Ta cała sytuacja z Martą i Lutzem... Szlak następny. Lutz to, Lutz jest najlepszy, Lutz zrobił to. Odwal się, Marvin, bo dostaniesz po twarzy. O kurde. A spróbuj szczęścia. Wiktor, bez urazy, ale ja cię zmiotę. Może jak mu przywalę przez łeb, to mu się odechce dziwnych rzeczy. No cóż... Zobaczymy. O Jezus. No i co, Wiktor? Ach, mój łeb. Ochłonąłeś? Moja gęba. Piękny cios. Swoją drogą. To powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Lutz działa mi na nerwy. Od kiedy przybył, cała wioska gada tylko o nim. I o tym, jaki nie jest wspaniały. Mieszkam tu z nimi całe życie. Pracuję. Pomagam, gdy tylko ktoś czegoś potrzebuje. No ale co z tego? Nie mogę liczyć na odrobinę zainteresowania. Jesteś zazdrosny? Żebyś wiedział. Cholernie zazdrosny. Jeszcze ta sprawa z Martą. Zaraz, chyba zaczynam rozumieć. Jesteś zazdrosny o nią, nie o Luca. Cicha woda brzegi rwie. Mówiłam. Nic im nie powiem, bądź spokojny. Dzięki. Nie chcę sprawiać więcej problemów w wiosce.
No i takiego Wiktora zapamiętałem. Nie bój się, wszystko się ułoży. Oby było tak, jak mówisz. No dobrze, królowa cierni. Wiktor jest zazdrosny nie tylko o atencję, jaką mieszkańcy Silbach obdarzyli Lutze, ale najwidoczniej o Martę. Mimo wszystko powinienem powiedzieć o tym Lutzowi. Być może to skłoni go do zerwania z Martą. No może ja nie chcę, żeby oni zrywali, co? Hej! Widzę, że nie mam opcji innej. Ej, ty! Znowu wszystko oczywiście za plecami Marty. Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Wiktor jest o ciebie zazdrosny. I najwidoczniej podkochuje się w Marcie. Wiem to już od dawna. Pracują ze sobą od lat. Wiktor chodzi uśmiechnięty od ucha do ucha po każdej rozmowie z Martą. Próbowałem z nim nawet o tym rozmawiać, ale za każdym razem mnie zbywał. I nic z tym nie zrobisz? Wiktor to łagodny człowiek. Ręki na mnie nie podniesie. Marty też mi nie odbije, bo się mnie boi. Nie stanowi dla mnie konkurencji. Poza tym lubię go. Nie chcę z nim zwady. A nie pomyślałeś o tym, że Wiktor jest twoją drogą ucieczki? Nie bardzo. To Marta by musiała zdecydować się na rozstanie. A gdybyśmy jej dali powód? To jest myśl. Tylko jak to zrobić? Wiktor chce się ciebie pozbyć z wioski, a ty ewidentnie chcesz się stąd urwać. Chyba możecie sobie wzajemnie pomóc. Sprowokuj Wiktora do walki, najlepiej na oczach Marty. Nie jestem pewien, czy to zadziała. Wiktor musiałby być wtajemniczony. Wtedy się zorientuje, że to ustawka. Lepiej mu nic nie mówić. Ostatecznie i tak dostanie to, czego chce. Plus parę siniaków. Zastanów się jeszcze nad tym. W każdym razie powiedz Wiktorowi, że czekam przed karczmą. Królowa cierni, nowy wpis. Zazdrość Wiktora może okazać się przydatna w rozstaniu problematycznej pary. Pytanie, czy powinienem go wtajemniczać, czy też zachować go dla siebie. Ej, no kurde, to jest trudna decyzja. W ogóle, co tu się dzieje? Tak bardzo Lutz chciał wrócić do Marty, a teraz co? Co on myślał? W związku to się razem wzajemnie sobie pomaga, a nie siedzi na dupie przed karczmą. Szczególnie, że Marta prowadzi karczmę. Jest tutaj i kucharką, i sprzątaczką, no to nie dziwię się, że chce pomocy. Lutz prosił mnie, bym przekazał ci, że czeka przed karczmą. Na kogo? Na mnie? Mówiłeś mu coś? Nawet z nim nie rozmawiałem. Miałem ci przekazać wiadomość, to przekazałem. No dobra. Pójdę sprawdzić, czego on znowu chce. Dobra, no wolałam mu chyba nie mówić o tym. Królowa cierni. Dobra, na razie nic. No ale coś czuję, że Lutz to go pobije na strzała, szczególnie, że ten nie ma życia. Stanę sobie tutaj gdzieś z boku. Wiktor, słyszałem, że masz ze mną problem. To słucham. Mów, co ci leży na sercu. Szukasz problemów, Lutz? Chcesz, to ci je załatwię. Śmiało, dawno nie biłem pachołka stajennego. Może jeszcze pamiętam, jak się to robi. Mam ciebie dość. Pożałujesz tego, gnido. Serio? No, Wiktor, piękna walka. Wytrzymałeś więcej niż 5 sekund. Gratuluję. Jak jeszcze raz cię zobaczę, jak wlepiasz gały w Martę, to cię zabiję. Rozumiemy się? Po twoich jękach słyszę, że się rozumiemy. O Boże, Marvin się chyba załamał. To chyba nie miało tak wyglądać. Chwila. Ej, ty. To nie miało tak wyglądać, coś czuję. Czy ja mam iść do Marty? Marta to aktualnie chyba stoi jak wryt. O Boże. Marvin, mam do ciebie serdeczną prośbę. Mam się bać? Nie, ale jeśli się zaraz nie przymkniesz, to sama spuszczę ci łomot. Co mogę dla ciebie zrobić, o szlachetna pani? Powiedz temu bydlakowi, że ma się więcej tu nie pokazywać i że nigdy więcej nie chcę z nim rozmawiać. Jak panienka sobie życzy.
No i co? I po związku, tak? Hej. Ja pierdzielę, jakie dziwne zadanie. Plan wypalił. Masz się wynosić z wioski. O nie, moje serce. Jak ja to zniosę? Dzięki, Marvin. Jeszcze jeden dzień z tą harpią i bym zwariował. A jeszcze niedawno mówiłeś co innego. Człowiek sam nie wie, czego chce, póki nie spróbuje. Ruszam do miasta. Gdybyś czegoś potrzebował, będę tam, gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy. Nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu nie mogliście sobie powiedzieć, że macie siebie dość? Oboje byliście wyraźnie nieszczęśliwi. Znajdziesz sobie kobietę, to zrozumiesz. Wtedy pogadamy. No, na mnie już czas. Oby Wiktor szybko się pozbierał. Do zobaczenia. No i co? I tak po prostu po zadaniu? No to wygląda. Zakończone misje Królowa Cierni. Nasz plan się powiódł. Lutz jest wolny i może wrócić do miasta. Mam nadzieję, że Wiktor szybko doszedł do siebie po laniu, jakie otrzymał. No, coś wątpię, bo najpierw otrzymał od nas lanie, a potem od gwardzisty. Hej! Wszystko w porządku? Nieźle pogruchotał mi kości, ale nic poważniejszego się nie stało. Co mu odbiło, tak nagle? Kto go tam wie? W każdym razie Marta kazała mu się wynosić. Wygląda na to, że szybko Luca w Silbach nie zobaczymy. Nie pasuje tutaj. Mimo wszystko życzę mu, żeby znalazł dla siebie miejsce na tym świecie. Stary, dobry Wiktor wrócił. Będę musiał przeprosić wszystkich za swoje zachowanie. Myślę, że nie będą trzymać urazy. Tym bardziej, że Lutz i Marta nie będą się kłócić całymi dniami. Powodzenia z Martą. Teraz mam szansę. Jak to mówią, człowiek nie wie, czego chce, póki tego nie straci. Jak leci? Czasem myślę o wyrwaniu się stąd. Chciałbym zobaczyć świat, albo przynajmniej zwiedzić tę wyspę. Życie jest za krótkie, żeby spędzić je na czyszczeniu kufli i szorowaniu podłogi. Coś w tym jest, stary. Nie wiem, co Marta. Hej, ty. Lutz się wyniósł. Nareszcie! Nie mogłam go już znieść. Jeszcze ta bójka. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby rzucić się na Wiktora. To najporządniejszy człowiek w tej wiosce. Brzmi jak dobry kandydat na męża. Ty daj sobie spokój z tymi swatami, bo wychodzą z tego same problemy. Wiktor i ja jesteśmy przyjaciółmi. Kiepska byłaby z nas para. No tak, rozumiem. Przyjaciele na zawsze. Ktoś twojego pokroju nigdy tego nie zrozumie. Mhm. Co nowego? Nic, jak to w Silbach. Okej, ale już przynajmniej nie drzesz na mnie ryja. Wow, dobra, jak my stoimy z czasem? Bo w sumie udało się dzisiaj całkiem dużo zadań zrobić. Zostało nam jeszcze parę minut, więc myślę, że się tepniemy w okolice Wilczego Leża. Więc będę chciała wziąć ze sobą gońca Araxos, żeby zabrał mnie do obozu węglarzy. Obozu węglarzy. Oczywiście. Super, dziękuję ci bardzo. No a my teraz udamy się tutaj wyżej z powrotem, żeby poszukać naszego ukochanego gościa, który powinien szukać z nami ostatniego skarbu. Nie wiem, czy u Drwali będziemy mieli jakieś zadania. Ogólnie tutaj się sprawa nam trochę pobagowała chyba, bo powinniśmy dostać od Knuta questy w drugim rozdziale. Ale ich oczywiście nie było i nie wiem, czy one się teraz odpalą. Raczej już się to nie odpali. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Widzę, że masz łapy jak prawdziwy drwal. Może będzie z ciebie jakiś pożytek. Wiesz, jak to się robi? Brat mi kiedyś pokazywał. Dobrze. Przynajmniej nie będę musiał strzępić języka na próżno. Potnij każdą z przygotowanych kłód na równe plastry, a potem przynieś mi całe drewno. Moment, bo tam mi gościu umiera. Ej, no błotniaka mi sksułeś. Przepraszam za moje słowa, chłopcze. Jesteś mistrzem Kilofa i wiem, że tym razem uda się nam znaleźć ogromny skarb. Przyglądałem się tej mapie i ten skarb musi znajdować się gdzieś pod tym łukiem skalnym. Czy to nie jest przypadkiem jaskinia? Zwał jak zwał. Przekop nawet cały tunel, jeśli będzie trzeba. Uczyń nas bogatymi. Dobra, mamy tutaj błotniaka. Czy tutaj jest naprawdę jakaś jaskinia? O kurczę. No coś w tym jest.
Kurde, taki samotny błotniak tu łaził. Trochę to dziwne. Nie ma czego plądrować. Dobra, tu niczego nie ma. Tam można, widzę, zejść na dół. Słyszę jakiegoś topielca. Niczego tu nie znajdę. Gdzie ta ścieżka prowadzi, bo ja nawet nie wiem. A, robimy takie... A, ona prowadzi na mgliste moczary. Dobra. Tu już szukałam. A coś tu jest w ogóle ciekawego w tym miejscu? Wygląda na to, że nie. Dobra, kolejne miejsce. Tam jest dziura na dole. I chyba jakiś topielec. Niczego tu nie znajdę. Zakopane skarby. Czyżby naprawdę znów niczego tutaj nie było? No nie jest dobrze. Hej! Nie, nie, nie! To niemożliwe! Może sprawdzimy ostatnie miejsce? Po co? Żeby znowu nasze marzenia zderzyły się z okrucieństwem tego świata? Mój skarb! Mój piękny skarb! Te wszystkie złote talerze, kielichy, pierścienie i amulety. Wszystko stracone! Przeklęta mapa! Gdyby nie ona, siedziałbym sobie teraz spokojnie w przystani. A niech żyją Beliar pochłonie! O nie, on ją wywali do wody. O Boże. I co, zadanie się wykonało, tak? Zakopane skarby. Mortisowi puściły nerwy, gdy okazało się, że kolejne miejsce też jest puste. Wyrzucił mapę do dziury w jaskini za obozem drwali. Chyba na jakiś czas wystarczy mi kopania. Ja bym zeszła tam po to. Ej, ty. Jak życie? Jak życie? Jak życie? Nie jestem bogaty, cała ta farsa na nic. Będę musiał znaleźć inny sposób na zarobek. No słuchaj, przykro mi. Dobra, ale ja za to bym skorzystała i zeszłabym na dół. O matko. To tylko topielce. Mapa Mortis chyba się gościu nazywał. Gdzie to jest? Mapa Mortisa. Moritza. Okej, został nam jeszcze jeden punkt, natomiast nie wiem... Okej, w tym byliśmy, najbardziej wysuniętym na zachód. W tym na południu... Chyba też. Teraz w tym. No dobra, zaraz się okaże wszystko. Tutaj widzę, że jakiś szkielet. Miał przy sobie esencję many i życia. Długi miecz tutaj leżał. I krąg trzeci, tom drugi. Wiedza magiczna. Dziękuję ci, panie szkielecie. I eliksir leczniczy. Dobra, widzę, że opłacało się tutaj zejść do tej kotlinki. Tam widzę, że mogę się przejść, więc myślę, że wyjdziemy sobie tędy. Nie wiem, gdzie wyjdę, no ale fajnie by było tutaj sprawdzić teren. Jeżeli chodzi o te moczary, to wydaje mi się, że powinniśmy tam posprawdzać, czy tam coś ciekawego jest. Tutaj widzę, że są krzepice, których oczywiście nie znoszę. Aha. O fucken. Nie przeżyję tego. Nie wiem, gdzie zrobiłam F5. Chyba nigdzie nie zrobiłam F5. Jeżeli naprawdę nie, to jestem głupia, więc... Myślę, że chyba sobie zakończymy na zebraniu tej mapy. A w kolejnym odcinku się spotkamy już chyba na Starym Mieście. I tam będziemy sobie zbierać zadania. Tak myślę. Ja na pewno nie zrobiłam nigdzie żadnego F5. A to niedobrze. Dobra, tak czy inaczej wydaje mi się, moi drodzy, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek.
Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Tak, ja sobie nie zrobiłam w ogóle zapisu. Także spotkamy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie na Starym Mieście, przed którymś strażnikiem. Albo spotkamy się u tego gościa, który zaproponował nam kopanie w kopalni żelaza. Ponieważ to też jest zadanie poboczne, które nam zostało. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!